Witam ponownie. W tym filmie omówimy dwie kolejne perspektywiczne konstrukcje radzieckich czołgów nowej generacji, powstałych w biurze konstrukcyjnym imienia Aleksandra Morozowa. Mianowicie obiekt 490A Buntownik oraz obiekt 490A Boxer. Jak wiecie z poprzedniego filmu, pracę nad alternatywnym Obiekt 490 Topola prowadził Jewgeni Morozow, syn słynnego Aleksandra Morozowa. Po przejściu Aleksandra Morozowa na emeryturę, jego następcą został jednak Nikolaj Szomin, tutaj widoczny na zdjęciu. Szomin już w 1977 zatwierdził grupę konstruktorów, mających pracować nad projektami nowych czołgów. Alternatywnym projektem w stosunku do obiekt 490 Topola konstrukcji Morozowa stał się obiekt 490 A buntownik konstrukcji inżyniera e, Wadima Romanowicza Kowaliuka. E, tutaj widocznego na zdjęciu, zaznaczyłem go czerwonym e, okręgiem. Pozornie obiekt 490A wydaje się być mniej awangardową i prostszą konstrukcją niż obiekt 490. Kowaliuk postanowił od początku na, postawić na załogę trzyosobową, gdzie kierowca konwencjonalnie znajdować się miał w kadłubie, zaś działonowy i dowódca wieży. To co widzicie na zdjęciach to makieta, czy też raczej model testowy dla zawieszenia oraz zespołu napędowego. Do dziś zachowała się jedna taka makieta, ale z zainstalowaną wieżą od prototypowego obiekt 476, którego już na kanale omawiałem. Możecie sobie sprawdzić ten film. Gdyż oryginalny model wieży został wykorzystany do testów opancerzenia i w ich trakcie prawdopodobnie zniszczony, albo przynajmniej ciężko uszkodzony. Kierowca siedzi po lewej stronie kadłuba, zaś działonowy i dowódca w tandemie również po lewej stronie wieży. To wygląda tak, jeżeli chodzi o rozmieszczenie załogi oraz schemat opancerzenia. Potem przejdziemy do dokładniejszego. A tutaj widoczne to od góry. Obok kierowcy po prawej stronie znajdować się miał izolowany zbiornik paliwa pełniący rolę dodatkowego opancerzenia. Magazyn amunicji oraz automat ładowania armaty również miały być odizolowane od załogi i znajdować się miały po prawej stronie wieży. Opancerzenie pojazdu miałoby być dość okazałe. Przód wieży oraz przód kadłuba chroniony miał być pancerzem kompozytowym, stalowo-ceramicznym o grubości aż 780 mm. Co ciekawe, za przednim pancerzem kadłuba oraz wieży znajdowała się kolejna cienka warstwa stali, oddzielona od pancerza komorą powietrzną. Warstwa ta miała wyłapywać ewentualne odpryski pancerza zasadniczego i ekranować od nich załogę. Burty kadłuba chronione miałyby być bardzo grubym pancerzem warstwowym. Niestety nie znamy planowanej grubości. Można na oko ocenić po rysunkach ją na jakieś ponad 100 mm grubości. Miał to być najprawdopodobniej układ stal-polimer-stal. Stal. Aczkolwiek miało to ulec zmianie w późniejszych wariantach. Dodatkowo... Burty kadłuba chronione miały być na wysokości przedziału załogowego, także grubymi, prawdopodobnie o konstrukcji warstwowej, segmentami fartucha bocznego. Podobnie dno kadłuba miało być trójwarstwowe, gdzie układ wyglądał następująco: stal, wykładzina chroniąca przed promieniowaniem radioaktywnym stal. Burty wieży miały być chronione modułami warstwowego pancerza, być może o konstrukcji zbliżonej do pancerza przedniego. Grubość tych modułów prawdopodobnie wynosiła około 300 mm. Strop wieży chroniony miał być również pancerzem kompozytowym, trójwarstwowym o grubości około 200 mm. Podobną ochronę miał mieć tył wieży, a także strop kadłuba nad przedziałem kierowcy. Jeżeli chodzi o ochronę aktywną, pojazd wyposażony miał być docelowo w aktywny system ochrony o kryptonimie Sztandar, który planowano zastosować także we wcześniej omawianym obiekt 490 Topola. Jeżeli chodzi o mobilność, to planowano zastosowanie zarówno wysokoprężnego silnika 6TD, jak również turbiny gazowej 29G. Oba silniki miały generować 1250 koni mechanicznych. Rozważano zastosowanie przekładni mechanicznej lub elektromechanicznej, a także hydrostatycznego mechanizmu skrętu. Ostatecznie zadecydowano, iż dalszy rozwój pojazdu będzie zakładał wykorzystanie silników rodziny 6TD. Jeżeli chodzi o siłę ognia, początkowo obiekt 490A buntownik uzbrojony miał być w armatę kalibru 125 mm, prawdopodobnie wywodzącą się z armat rodziny 2A46. Choć rozważano także zastosowanie armaty kalibru 130 mm, wedle dostępnych mi źródeł. Magazyn automat ładowania miał znajdować się po prawej stronie wieży, jak już wspominałem, być w pełni izolowany. Amunicja miała być w nim ustawiona poziomo w pięciu rzędach. Niestety nie są dostępne rysunki jak ten mechanizm miałby wyglądać. Z armatą sprzężony miał być także karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, Zaś dowódca miał mieć do dyspozycji jeszcze zdalnie sterowane stanowisko z karabinem kalibru 12,7 mm. Choć rozwiązanie to nie znalazło się na zbudowanej makiecie. Tutaj na zdjęciu macie model Obiekt 490A Boxer. I tutaj na przedzie kadłuba możecie widzieć dwie zdwojone wyrzutnie przeciwpocisków. Systemu Aktywnej Obrony Sztandar. I teraz jeżeli chodzi o ten pojazd. Radykalne zmiany nastąpiły w roku 1984 po wizycie w Biurze Konstrukcyjnym Delegacji Głównego Zarządu Wojsk Pancernych i Głównego Zarządu Artylerii i Wojsk Rakietowych. W trakcie wi wizyty generał Litwinienko, jak już wspominałem w filmie, obiekt 490 Topola. Z generałem Litwinenko, będący szefem Komitetu Naukowego Głównego Zarządu Wojsk Artylerii i Wojsk Rakietowych, wykazać miał już jedynym perspektywicznym zdrojem nowych czołgów będą armaty o kalibrze aż 152 mm. I w ten sposób obiekt 490A buntownik ewoluował w obiekt 490A bokser. Bokser modyfikował nieco układ konstrukcyjny buntownika. Załoga wieży siedziała teraz w bardziej klasycznym dla czołgów radzieckich układzie, to znaczy działa nowe po lewej, dowódca po prawej stronie wieży. I miałoby to wyglądać tak. Eee, uzbrojenie stanowić miała armata kalibru 152 milimetrów. Prawdopodobnie mowa tutaj o armatach LP-81 lub LP-83. Magazyn automatu ładowania znajdować się miał pod wieżą, podobnie jak na przykład w czołgach rodziny T-72. Tak jak tutaj to jest widoczne. Natomiast nie jest do końca jasne, czy automat ładowania miał wyglądać właśnie tak, że to by były tylko dwa takie segmenty czy, czy jest to po prostu tak narysowane, pokazując, gdzie byłyby stanowiska załogi, gdzie amunicja, to znaczy, również pod stanowiskami załogi, była była amunicja. Ciężko stwierdzić po prostu, jak to faktycznie miałoby wyglądać. Takich rysunków niestety nie ma. Nie wiem, czy się nie zachowały, czy po prostu. Nie zostały jeszcze ujawnione czy znalezione w archiwach. No spowodowało to wzrost wysokości kadłuba w stosunku do pierwszego wariantu z armatą kalibru 125 mm. Interesujące są jednak wzmianki na temat amunicji, jaką stosować miał ten czołg. Mianowicie, mowa tutaj o amunicji z ładunkami miotającymi o zmiennej geometrii. Niestety na ten temat nie byłem w stanie znaleźć więcej informacji. Istnieje jedynie rysunek poglądowy, który widzicie tutaj, mający przedstawiać kontury takiej amunicji, ale ciężko z niego cokolwiek wywnioskować. Można jedynie przypuszczać, iż łuska ładunku mytającego miała w jakiś sposób zmieniać swój kształt. A przy tym stałać się bardziej kompaktowa, tak aby zmniejszając jej gabaryty, można było powiększyć zapas amunicji przewożonej w wozie. No, miało to jakiś sens, biorąc pod uwagę no, monstrualny kaliber armaty oraz amunicji. Ehm, przejdźmy dalej. Z tego co wiem, rozwiązanie to sprawiało konstruktorom ogromne problemy. Nigdy prawdopodobnie nie zbudowano takiej amunicji, która by działała. Eee, więc, ostatecznie dość szybko, bo jeszcze w 1984 miano zarzucić pracę nad obiekt 490A Boxer głównie ze względu właśnie na pro problemy z projektem amunicji oraz zatwierdzeniem nowego typu automatu ładowania na bardziej klasyczną amunicję. Tym samym obiekt 490A boxer ewoluował dalej w obiekt 477 boxer, którego układ konstrukcyjny zatwierdzono w 1985, ale pojazdę mówisz w innym filmie. Natomiast jeżeli chodzi o obiekt 490A boxer, no to prawdopodobnie nie powstała nawet makieta pełnowymiarowa, nie powstał prototyp. Być może wszystko skończyło się tylko na tego typu plastikowych czy też drewnianych modelach, a raczej na pewno na tym się skończyło. Tym niemniej, no, ten projekt był pewną podstawą do dalszych prac. Dobrze, ja Wam wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że ten film się podobał i zobaczymy się w kolejnym. Także trzymajcie się, do, do usłyszenia.